magiczny sensorek wyciągam z kieszeni. Ta-da! To jest głośno. Mamy historię wszystkich alarmów. Jak widzicie, cały czas update'uję pozycję van. Halo, siemanko, witam was na kanale Terasfera. Ja jestem Paweł. A ja jestem Monika. Podróżujemy naszym własnoręcznie zbudowanym campervanem, ale dzisiaj nie jesteśmy w podróży. Dzisiaj właśnie wróciliśmy z podróży i chcieliśmy wykorzystać, bo mamy taką fajną pogodę, słonecznie, dosyć sucho jak na angielskie warunki. No i chcieliśmy to wykorzystać, żeby troszeczkę porobić różnych rzeczy w naszym camperze, to znaczy posprzątać, przewietrzyć. Dokładnie, trzeba korzystać z każdego kawałka słońca, z każdej lepszej pogody, wietrzyć wana, otwierać wszystko, po prostu żeby tu była wentylacja, żeby tu nam jakiś grzybek nie zaczął rosnąć, jakieś pieczarki albo coś w tym stylu. Tak, sezon grzybowy już się skończył, więc... Tak. Żeby w wanie nie mieć za sezonu grzybowego. Także ja dzisiaj się zajmę tutaj środkiem, będę trochę sprzątać, a Paweł... Chcę umyć panele. Tak, umyję panele, bo są brudne, żeby troszeczkę łapać więcej energii ze słoneczka, którego i tak jest mało w Anglii, ale który akurat dzisiaj ładnie świeci i właśnie to wykorzystamy. W ogóle wróciliśmy z Bristolu, polecamy nasze filmy, dwa ostatnie. Dzięki za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem a propos zabezpieczeń w wanie, a propos wszystkich alarmów i takich tam różnych rzeczy i właśnie poczyniliśmy zakupy. Tak, tak jak właśnie mówiliśmy w ostatnim odcinku, że troszeczkę nie czuliśmy się zbyt pewnie w tych niektórych miejscach i że tak, chcielibyśmy troszeczkę tak bardziej zabezpieczyć. Także dzisiaj będzie Paweł właśnie to robił, czyli tak. Instalował jakieś dodatkowe zabezpieczenia. Mhm. Także zostańcie z nami, bo będzie dużo różnych fajnych, ciekawych rzeczy, które mogą się również przydać i wam. Dokładnie. Także co? Jedziemy. Jedziemy do roboty. No to do roboty. Pew! Idę teraz myć panele, a później zabieramy się za montaż alarmu. I jeszcze jedną rzecz kupiłem, taką do zabezpieczenia, ale to już wam za chwilkę pokażę. Słuchajcie, stała się wspaniała rzecz. Zakupiłem rzecz, o której bardzo długo marzyłem. I dzisiaj ona przyjdzie do nas. Z niecierpliwością na nią czekam. A co to będzie, to pokażę wam później. Jestem mega, mega szczęśliwy normalnie. O Jezu, miałem co powiedzieć, no naprawdę jest super. Dobra, zajmuję się pracą. Pierwsze zabezpieczenie. Blokada na pedał hamulca albo sprzęgła, zależy, który tu można użyć. Klucze oczywiście, także będziemy to używali. A tutaj zakupiliśmy alarm firmy Vano Larm z kartą SIM, ponieważ urządzenie to posiada GPS-a, także jest aplikacja, a możemy śledzić naszego vana, co się z nim dzieje. Powiem wam jeszcze więcej słów na temat tego później, a teraz sobie poczytam trochę instrukcję obsługi, bo muszę zobaczyć, jak się to instaluje. No i pokażę wam oczywiście, jak to zainstalować. Zostańcie, nie uciekajcie nigdzie. Przyszła w końcu moja paczka, siedzę sobie tu czytam o tym alarmie, a tu ciach, przyszedł pan i mi przyniósł takie pudło. A co to jest? To wam pokażę troszkę później. Najpierw musimy zainstalować ten alarm, a już się nie mogę doczekać, kiedy to otworzę. Dobra, kurna, zmieniłem zdanie. Nie będę czekał, aż zainstaluję ten alarm, muszę to pudełko teraz otworzyć. Ta taki teraz będzie grał Paweł z Terasfery. A więc tak, to jest główna baza naszego alarmu. Ona też ma tu taką latareczkę LED-ową. Tutaj też wkładamy kartę SIM. A to są czujniki, które będziemy montowali na drzwiach. Jest ich 3 sztuki. Sparujemy wszystkie te 3 sztuki do jednego pilota.
Także będziemy mogli włączać i wyłączać wszystkie trzy urządzenia naraz za pomocą jednego pilota. Każdy czujnik idzie na drzwi, jest to czujnik wstrząsu, czujnik drgań, także każda próba jakaś bardziej brutalna, nie wiem, otworzenia drzwi, próba włamania, no ten czujnik ma zadanie wyczuć każde drgania na karoserii, w tym wypadku na drzwiach, i po prostu będzie włączał nasz alarm. Dzięki temu urządzeniu, w którym jest karta SIM, będziemy utrzymywali wszystkie informacje przy każdej próbie otworzenia naszego vana na telefon, czyli to będzie w postaci SMS-a albo maila. Także można tam wybrać taką opcję. No i oczywiście jak nam ukradną vana, to możemy go strakować i zobaczyć, gdzie on jedzie akurat. Będziemy testować. Będzie zabawa. No ja będę jeździł, a Monika będzie patrzyła, gdzie ja jeżdżę. Dobra, fajnie. Zabieramy się do pracy. Wiem mniej więcej, jak to zainstalować, ale zanim to zrobię, wymieniam baterie w tych sensorach, które będę instalował na drzwiach, ponieważ są to jakieś, nie wiem, chińskie baterie, nie wiem, jak one działają, więc postanowiłem je wymienić na Duracella, także to teraz zrobię i do dwóch pilotów speruję wszystkie te trzy sensory, także jeden będę miał zapasowy pilot, a drugi będę miał po prostu przy kluczykach zawsze. I tym się teraz zajmuję, a Wam pokażę, jak to działa, bo ten już mam sperowany, także wygląda to tak. Będzie to na drzwiach, więc włączam. Teraz mi dało znać, że już jest uzbrojony. I teraz jeżeli ktoś będzie chciał nam wejść do pociągnie za klamkę, zobaczyć, czy jest van otwarty, to po prostu pójdzie wibracja i będzie coś takiego. I to jest ostrzeżenie przed tym, że złodziej wie, że jest zainstalowany jakiś alarm. Jeżeli w ciągu 10 sekund znowu będzie chciał otworzyć drzwi, to się załącza alarm. I jest po prostu bardzo kurna głośny. Będziemy montowali teraz sensory ruchu, znaczy ruchu, wibracji na drzwiach. Przyklejamy do tego, to w zestawie są takie naklejki. Przyklejamy, tu są takie specjalne kwadraciki w te dwa miejsca, a potem tutaj zrywamy i przykleimy to do karoserii. To jest śrubeczka do wymieniania baterii, także jak będziecie mieli coś pod spodem, to żeby dać to troszeczkę wyżej albo to przekręcić do góry nogami, także tutaj nie ma różnicy, czy to jest do góry nogami. No i trzeba wyczyścić. Bardzo ważna rzecz, jak montujecie te sensory, one muszą być zamontowane mniej więcej na wysokości klamki z drugiej strony, także ja mam tutaj klamkę mniej więcej, czuję, o, jak ją ruszam, że są wibracje, także zamontuję ten sensor tutaj. Muszę zobaczyć, czy to mi nie będzie przeszkadzało. To idzie tu. Nie, nie będzie. Właściwie to zamontuję to tak, będę miał lepiej baterię wymienić, żeby to było na górze. O. Ściągamy, przyklejamy w równo. No i gotowe. Idziemy teraz do drugich i do trzecich. No i teraz z kolejnej strony. Widzicie, tu mam klamkę. Mniej więcej tu akurat mam blachę, także spoko, tu mi będzie pasowało. Przykleję to tu, magiczny sensorek wyciągam z kieszeni, ta-da! Śrubką do góry, a co? Pawciu, nie gadaj tyle, bierz się za robotę. I tak właśnie myślę, gdzie by to zamontować, tak teraz w sumie się zastanawiam. Tu chyba to zamontuję, no tutaj to zamontuję, tu fajnie to będzie, o, ciach. Także tutaj to zamontowałem, słychać wibracje nieźle. Zawsze pamiętajcie po pracy, żeby sprzątać, tak jak ja, każdy śmietek do kieszeni. No, i teraz idziemy zamontować trzeci sensor. Trzeci sensor zamontuję tutaj na tym plastiku, bo niestety tutaj cała blacha dochodzi do uszczelki. I tu jest mniej więcej wysokość klamki. Zobaczymy, czy to będzie działało. Do jednego pilota można podłączyć 8 sensorów. Każdy sensor można dokupić na tej stronie jeszcze oddzielnie. Zobaczymy z Moniką, jak się to będzie sprawdzać. Jak będzie się to dobrze sprawdzać, to tak myślimy, że może jeszcze przy oknach zamontujemy coś takiego, że jak ktoś będzie się próbował włamać, to po prostu uruchomi się cały system. Także dobra, montuję to tu. No i dobra, mamy to. Teraz będziemy testować. Dobra, słuchajcie, sensory zamontowane, testujemy. Włączamy alarm. Było piknięcie, teraz czekamy na dwa sygnały. Jest uzbrojony. Teraz tak, przychodzi złodziej. O, oć kurna, teraz sfera ma alarm, ja pierniczę. Chce się włamać jednak, bo mówiła pewnie jakiś blef. Wydaje wam się, że jest cicho, nie? Ale zobaczcie, jak wejdzie, otworzy drzwi, to jest głośno. Są różne syreny. Dobra, kurna, wyłączam to. Działa. Idziemy następne drzwi przetestować. O, włamujemy się. Głośno. Nieźle.
No tutaj przykleiłem do tego plastiku i zastanawiam się, czy to będzie działało, ale zobaczmy, uzbroimy alarm. No i teraz złodziej wchodzi. Działa. Otwieram jeszcze raz. Elegancko, kurwa. Jestem bardzo zadowolony. Zarąbiście, wszystko działa. No i oprócz nowo zainstalowanego alarmu, teraz sfera ma jeszcze parę innych zabezpieczeń. Kolejnym są tutaj te zamki, które były oryginalnie zamontowane w Mercedesie. O, bardzo ładnie, estetycznie wszystko jest zamontowane. Kolejną rzeczą jest blokada kierownicy, którą również montujemy, jak gdzieś tam sobie idziemy. No i teraz trzecią rzecz kupiliśmy. Jest to blokada na pedał sprzęgła, hamulca. Zobaczymy, jak się to sprawdza. No też to jest jakaś kłódka na klucz. Już sobie naszykowałem. Także otwieramy to. Ciach, ciach. No i teraz nie wiem, czy nam się to uda pokazać, ale w każdym bądź razie działa to w ten sposób, że w moim przypadku możemy to zamontować tylko na hamulcu, ponieważ sprzęgło ma grubą tą końcówkę, tutaj ten lewar cały. Także zakładamy to tutaj na hamulec, no i zamykamy kłódką. Ale też nikt nie pojedzie, bo jak pojedzie, to nie będzie miał. No, powiem wam szczerze, że chyba to coś źle zamontowałem. Idę to jeszcze raz zobaczyć. No, za pierwszym razem źle trochę zamontowałem, także trzeba to zamontować tutaj, w tym miejscu, że jak ktoś będzie chciał hamować, no to nie będzie mógł. Także kolejne zabezpieczenie zrobione. Oprócz tych zamków również mamy takie metalowe nakładki, które uniemożliwiają złodziejom przewiercenie się i dostania się do zamku. Mamy te nakładki na każdych drzwiach, czyli na tych suwanych, tylnych i drugich drzwiach pasażera. Także na razie nie było to testowane i mam nadzieję, że tak już zostanie, ale zawsze to troszeczkę odstrasza moim zdaniem. Słuchajcie, odkryłem jeszcze super rzecz. Tego to się nawet nie spodziewałem. Mam uzbrojony teraz alarm i zobaczcie, co się dzieje. Poszły wibracje po karoserii i dwa sensory złapały wibracje. Czyli jak ktoś będzie próbował nam się włamać do okna, znowu zaczyna wyjść. Wow, ale super czad. No tego to się nie spodziewałem. Myślałem, że będę musiał tutaj kupić sensory bliżej, zamontować okien, żeby to działało, ale nie muszę. Czad, będę was update'ował, jak długo baterie trzymają w tych sensorach. Idę się teraz zająć tym, czy nadajnikiem GPS, w którym jest karta SIM i który będzie mi dostarczał na mój telefon informacje na temat każdorazowej próby wtargnięcia na naszą posiadłość. No słuchajcie, ściągnąłem aplikację. Wygląda ona w ten sposób. Jest w instrukcji obsługi, także tutaj mamy wszystkie opcje, ustawienia. Mamy historię wszystkich alarmów, ale teraz wam zaraz pokażę, jak to działa jeszcze dokładnie. Włączamy. Ustawione. Teraz tak, uderzam w drzwi. Złodziej myśli, o kurde, chyba coś jest uzbrojone. Wyłączamy. No i teraz powinien przyjść SMS i telefon. Także widzicie, dostałem SMS-a, że było głośno u nas w wanie, także że alarm się uruchomił. I dostałem również telefon, że po prostu uruchomił się alarm. No i w tym momencie wiem, że ktoś próbuje się dostać do naszego vana. Także działa. Pewnie też to zależy, jaki zasięg jest, podejrzewam. W niektórych miejscach na jakichś tam zadupiach może to nie działać. Nie wiem, będziemy testować, ale idziemy zobaczyć GPS, jak działa. Pojedziemy się gdzieś, przejedziemy i zobaczymy, jak to wygląda na mapie. Na razie nas znalazł, także chcę się teraz przenieść w inne miejsce i zobaczymy, jak to pokaże na mapie. Także jedziemy. No i jak widzicie, cały czas update'uję pozycję vana. Jedziemy sobie tutaj ulicą i na mapie nam pokazuje dokładną lokalizację, gdzie nasz van jest w tym momencie. Tracking działa. Dzięki za komentarze właśnie pod ostatnim filmem. Nam właśnie ktoś skomentował, żebyśmy zainwestowali w tracking. No to mamy. Dzięki wielkie. Już wiecie, wszystkie nasze alarmy są zainstalowane. Czujemy się już bezpiecznie, więc teraz możemy się spokojnie napić grzanego winka. Na dworze zrobiło się trochę mroźnie, ale na szczęście mamy wybasto, więc grzeje. No i dodatkowo mamy grzane winko. Zrobimy sobie z owocami, z pomarańczami dokładnie.
Nie wiem, czy wy też sobie coś takiego robicie, ale w Anglii jest to bardzo popularne właśnie w takim okresie zimowym, jesienno-zimowym, świątecznym. Zgodnie z angielską tradycją napijamy się dzisiaj grzanego winka. Korzystając z okazji, że Monika tam grzeje winko, które zaraz będziemy pić. Ojojoj, już widzę, że jest chyba smaczne. Jeden set, czyli jeden ten sensor na drzwi plus jeden GPS tracker kosztuje 99 funtów. Ja kupiłem 3 te sensory na drzwi, jeden GPS tracker i za to wszystko... A, jeszcze dodatkowo dokupiłem kartę SIM od razu u nich na stronie internetowej i zapłaciłem za to 137 funtów. Wydaje mi się, że to nie jest drogo, jak na takie urządzenie. W ogóle dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. No, a ja bym dawał znać, jak to się sprawdza. Ile bateria wytrzymuje i takie tam różne rzeczy. Czy dostajemy SMS-y, czy nie? Mam nadzieję, że nie będziemy dostawać. To się już zagrało. Aha, no dobra. No to tyle na temat tego. Także pijemy teraz winko, jeszcze sobie to nalejemy i sobie tutaj posiedzimy jeszcze wieczorem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Van uzbrojony po prostu, teraz forteca nie do zdobycia. Miejmy nadzieję. Żartuję. Wszystkie systemy są do złamania, no ale tak jak mówiłem wam już, że... Zawsze to jest jakieś utrudnienie. Dokładnie. Także dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Mhm. Dajcie łapkę w górę. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, no to zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. No i do zobaczenia za tydzień. Tak, do zobaczenia w następną sobotę. Trzymajcie się cieplutko i... Wasze zdrówko. Wasze zdrówko. Hejka.